Ta kwota może zszokować. Według danych opublikowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku w Suwałkach wydaliśmy na alkohol blisko 122 miliony złotych. Połowę tej kwoty w lokalach i sklepach wymieniliśmy na piwo i napoje zawierające do 4,5% alkoholu. Nieco ponad 13 milionów kosztowały nas trunki z 18% zawartością alkoholu, a na te mocne alkohole wydaliśmy ponad 46 milionów złotych. Wśród osób popadających w uzależnienie od alkoholu nadal jest znacznie więcej mężczyzn. Leczenie odwykowe w dziennym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu w 2019 roku podjęło 142 pacjentów, z czego 26 osób to przedstawicielki płci pięknej. To więcej niż w latach 2017 i 2018. W ocenie specjalistów pracujących w dziennym oddziale terapii wpływ na wzrost liczby pacjentów mieli pracodawcy, którzy zaczęli wreszcie należycie reagować na pracowników pojawiających się w pracy pod wpływem alkoholu. W minionym roku terapią uwalniającą od czynnego alkoholizmu podjęło w suwalskiej poradni 466 osób, a z problemem współuzależnienia zmagało się pod kontrolą terapeutów mniej niż 60 osób. W większości były to kobiety. Mimo spadku liczby pacjentów w poradniach, nadal problemem są narkotyki. W minionym roku o około 6% zmalała liczba osób ze zdiagnozowanym tego rodzaju uzależnieniem. O 11% wzrosła ilość osób szukających wyjścia z problemu współuzależnienia. Może to świadczyć o wzroście świadomości osób, które ponoszą skutki uzależnienia swoich najbliższych.